dzisiaj razem z moimi przyjaciółmi zostaliśmy mobami z Netheru w Minecraft, ale jesteśmy tylko na jednym bloku. Z tego jednego bloku będą wypadać przeróżne przedmioty, zaczynając od ziemi, a kończąc nawet na diamentach. Lecz na tym się nie skończy, bo podczas filmu będą się pojawiać niesamowite moby, takie jak zmutowany Enderman, węże pytony, czy nawet królowie mórz, którzy mogą wywołać ogromną burzę. Naszym celem jest zbudowanie solidnego domu, a w tym na pewno pomogą nam nasze specjalne umiejętności. Przykładowo ja jako Blaze mogę latać. O kurde, Nunu, czy ty to widzisz? Tak, gdzie my jesteśmy? Co to w ogóle jest? A, to są jakieś moby, halo panowie! Ja widzę koło siebie jakiegoś Blaze'a i Piglina. Ej, właśnie, ja jestem w ogóle, mogę latać, co jest? Ja jestem Blaze'em, a tutaj obok mnie jest Piglin i właśnie Witherowy szkielet. A którym z tych mobów jesteś ty, Nunu? Wiesz co, ja jestem Blaze'em, a ten Piglin to niby kto? To nie ja, to jakiś Bambi. Ej, nie nazywaj mnie Bambikiem. Ej, właśnie, co tu się w ogóle dzieje? O co chodzi? A Dizio, ty jesteś Witherowym szkieletem, tak? Tak, to ja i zobacz, jaki mam miecz. O kurczę, ale jest ekstra. Dobra, w takim razie jesteśmy dzisiaj na jednym bloku, tego co widzę, więc może go wykopiemy. Dawajcie, panowie. O, dobra, mam dirta, Nunu. O, drewno wypadło. Ej, właśnie, drewno. Kto zabrał to drewno? Bo to drewno będzie naprawdę potrzebne. Co jest? Świnia jakoś poleciała, widzieliście to? Ej, poczekajcie. A, myślałem, że mogę polecić po tą świnię. Ej, w ogóle, ja to mogę grać latając. Co jest? Skrzynia. O nie, jakieś nasiona, dobra. Dobra, to w takim razie będziemy dalej kopać. O nie, przepraszam! Co ty zrobiłeś? To był przypadek, naprawdę. Chciałem wykopać tą skrzynię. Widziałeś chwilę, co nie? Widziałem, okropne. Ale masz, Nunu, tutaj crafting, bo ja zebrałem właśnie drewno i zrobiłem z niego crafting. Okej, dobra, bierzemy ten crafting. Teraz będziemy potrzebowali, widzę, kilofa. Myślę, że to naprawdę dobry wybór. Dobra, ciach, kilo. O, woda, wiadro wody. Ej, kto zarobił wiadro wody, ty? Nie, dobra, przepraszam, masz, Nunu. Okej, dzięki. W takim razie możemy teraz nawet zrobić jakąś łopatę szybko. O mój Boże, jaka słodka świnka, ale ja mam ochotę na mięsko, więc ją ciachnę dwa razy, o tak. Co jest, ty ją dosłownie wyssałeś? Aha, to było dziwne, masz z niej jedzenie? No mam, trzymaj, surowa wieprzowina. A, dzięki, no, ale teraz potrzebujemy stołna, nie macie stołna? Ja nie mam. Ja też nie mam, Nunu. O nie, no dobra, w takim razie będziemy musieli kopać to dalej. O mój Boże, Nunu, zniszczyłeś coś i zombiaki się zrespiły, ale one się palą. O mój Boże, ile tu ich jest, ratunku! Ej, co jest, jak jestem Blaze'em, to... no nie, chłopaki! Co jest, Filo spadł? No nieźle, ej, wiesz w ogóle, Dizio, że jak jestem Blaze'em, to mnie nie atakują? A no tak, bo jesteś jednym z mobów. Ej, mnie też nie atakują, przecież jestem Witherowym szkieletem. No właśnie, to jest niesamowite, ale dobra, ale potem będą się respić mutanty, więc mogą naprawdę niezłą rozróbę nam zrobić. Okej, dobra, dawaj, kopiemy dalej. Co to? A, owca! No to owca może nam się też przydać. No, jakieś na przykład łóżko, okej, dobra, zabijamy ją sobie. No i teraz, a, dynia, co? Nieźle, melon. Upgrade mamy właśnie tej wyspy za 2 i 1 sekundę. Jest to nareszcie. O mój Boże, a ja mam właśnie tutaj kilów. Więc musimy to wykopać. Okej, będzie nas stać teraz na, no na pewno jakąś łopatę. Wreszcie stone, widzowie. O mój Boże, co ty wykopałeś, Nunu? O Jezu, jaki wielga. Co jest? Weźcie się go, pozbądźcie. Co to jest za wielki świniak? On jest ohydny, ale ma taki fajny złoty miecz. Ej, no właśnie. Musimy się go pozbyć, ale on w ogóle nie dostaje tego. Nie da się go zepnąć. O ale... nie, walnął mnie. Co jest? Filo poleciał. Zdenerwował się na tego piglina. Tak. Au, też mnie uderzył, zobacz. Trzeba go zrzucić, dawaj, Nunu. Dobra, jeszcze kawałek i leci. A, zepchnąłeś mnie, o nie. Ech, no dobra, jestem już tutaj z powrotem. Tylko coś się stało i nie mam moich rzeczy. O Jezus, jaka czerwona owca tutaj stoi. O kurczę, jaka ona jest piękna. Co ty zrobiłeś? Czemu zabiłeś mi czerwoną owcę? Zmanszotowałem ją, powinna być niebieska. Ej, jest mi tak smutno, widzowie. Nie płacz, Nunu, zobacz, co dla ciebie mam. Co? O, kolejna czerwona owca do mnie przyszła. Cześć, owco. To ja jestem twoją owieczką, haha.
Ej, serio, co? O, faktycznie skaczesz, dobra, to jesteś ty, Dyzio. A, z czego ty mnie w ogóle uderzyłeś? Nie wiem, te owce mają super moce, chyba muszę wrócić do normalnego siebie. No, wracaj lepiej do Widera. Ej, Nunu, ale co tu robi ta skrzynka za nami? Czy ty to wykopałeś? O, kurczę, jeszcze tutaj zombiak się jakiś zrespił. Ej, faktycznie tutaj jest skrzynia, to może ona się respi właśnie dzięki kopaniu. Bardzo możliwe, muszę się tam dobudować i zobaczyć, co w niej jest. A ja tu już latam. O mój Boże, diament, muszę zebrać jeszcze tego. Okej, mam dwa diamenty. I trochę jedzenia w ogóle. Ej, Filo, mam coś dla ciebie. Co masz, Nunu? Zobacz, au, nie bij mnie, zobacz to, patrz, cyk. O kurczę, czy to jest złoto? Tak złoto jest. To mój ulubiony kolor, a w dodatku jestem piglinem. No a właśnie. Piglinie. Dałem ci złoto, powinieneś mi coś wyrzucić, piglinie, to jest trading. No dobra, mogę ci wyrzucić diamenta. O tak, ale gdzie on? O dobra, dzięki piglinie, jesteś bardzo dobrym piglinem. Haha, co jest, tradował się. Ej, panowie, idzie noc, zobaczcie, czyli będzie mnóstwo potworów, to znaczy, że musimy zrobić jakąś minibazę. Zróbmy jakąś mega bazę, bo czuję, że będzie dużo potworów. No właśnie, ja tak samo, musimy coś wybudować, widzowie, bo zaraz się ściemni całkowicie. No więc słuchajcie, może zaczniemy tutaj od tych na przykład drewienek. Dobra, zbudowałem nam właśnie domek. Ale ktoś tu zabudował przejście. No kto to jest, przecież się nie zmieszczę, zniszcz to. No tak, jesteś taki wielki, że ten nie przejdziesz, muszę w ogóle iść zrobić drzwi. Okej, dobra, postawimy je sobie tutaj. A tutaj musi być takie przejście, mam nadzieję, że żaden mob tutaj nie wleci. Ja mam pomysł, no dajmy tutaj takie klapki. O tak, ale w ogóle czy Dyzio będzie mógł tędy przejść? Wydaje mi się, że się zmieści, ale dajmy to z drugiej strony, żeby ładniej wyglądało. O tak, dobra, pomogę ci to wykopać. Jedno, drugie, cyk. I pięknie, zobacz tylko na te drzwi. O, let's go, super, podoba mi się. O, patrzcie, panowie, zrespiły się tu króliki. Ale one są słodkie, Nunu. Chciałbym mieć takie w domu. O mój Boże, co u nas jest w domu, Nunu, czy ty widzisz to? O mój Boże, co to jest? Ratuj się, kto może. On chyba nie będzie nas bił, ale możesz podejść do niego bliżej i to sprawdzić. O nie, ja się tak boję. Co to jest? To jest jakiś pyton wielki. Jak to? A, on mnie bije! On mnie zaciupał w sekundę, człowieku. Jak to jest możliwe? Dobra, au nie! Kurczę, no jak to jest możliwe? Czekaj, chcę stąd wyjść. Ale on rzuca slajmami, jego też zabi. Ej, no nie, czekaj. Ej, a on może w ogóle stąd wyjść? A, on do mnie idzie! Wyszedł, ja wchodzę do domku. On mi ściągnął. A mój Boże, muszę go zaciupać moim silnym mieczem. Tak, tak, dawaj, musimy go jakoś zaciupać, ja będę właśnie latał. Też go będę ciupał, chociaż z mojego kamiennego. O, spadł. O, idealnie, dobra, super. Tak się bałem tego pytona, skąd on się wziął w naszym domu? Ja nie wiem, ta wyspa jest jakaś przeklęta. O, tak, dobra, panowie, chodźcie już może do tego domku, upiększymy tu jakoś, co? Świetny pomysł, Nunu. Ta chata mi się średnio podoba, bo wygląda trochę jak więzienie. No tak, ale to jest takie chwilowe. Ale ja już wiem, co zrobię, bo miałem trochę tego, więc mogę sobie postawić tutaj takie coś. Co jest, chłopa, niebieskie łóżko? No nie, daj mi czerwone. No dobra, chyba mi starczy. Poczekaj. Dobra, mam tylko jedno łóżko, bo na więcej mi nie starczy, a więc cyk. Okej. Ej, to jest pewnie z tej zabitej owcy. Tak, to z niej. O nie. Brakuje tu jeszcze żółtego łóżka. No na razie nie mamy żółtego łóżka. Musi spać na podłodze. Ej, co jest? Ja mogę tu... A ja mogę tu spać. Patrz, jak to się kręci śmiesznie. What? Niezłe. O, dobra, już staliśmy. Okej, widzowie, opatrzcie, nastał dzień. Dobra, idealnie. W takim razie tu możemy podbudować, no i rozbudować dalej naszą wyspę. O kurde, Nunu, zobacz, tu są... Jakaś klatka się zrespiła. Co to jest? Co to są za pająki? Jakieś zmutowane świnie. O kurcze. Ej, nie wchodź na ich przodzie, się zaciupią. Ej, nic mi się nie dzieje, one są pokojowe. O, mnie biją, ej, mnie biją, ej, mnie biją, ratunku. Kurde, dobra, jednak nie miałem racji. Ale te świnki to bambiki, padają na hita. No tak, jak masz taki super miecz. Ja czegoś takiego nie mam, dobra, muszę zabić tego właśnie tutaj w rogu, mutant pająka. Ja tu w ogóle nie mogę wejść, ktoś wykopał za małe przejście. Ha, no
właśnie, ten... A, on mnie bije, ratunku, ratujcie mnie! No i niestety, au. Okej, jeszcze został ten mały pająk tutaj w samym rogu i ten też, dobra. Pozbyliśmy się wszystkich, panowie, na szczęście. W ogóle mamy z nich jedzenie. Ja takiego jedzenia nie lubię. Jak to nie lubisz? Bardzo dobre, a króliki? O kurcze, tu się coś zrespiło jeszcze, oprócz tej klatki, Nunu. Ej, faktycznie, mamy coś tutaj, jest diamencik jakiś, chodź, Dyzio, zobacz, diament. Diament może być wam. A nie, Dyzio spadł przypadkowo. To wygląda dużo lepiej, ta skrzynka, to są diamenty. O mój Boże, prawie to spadłem, ale na szczęście się złapałem. Dobra, w takim razie ja biorę redstone. A ja diaksy. Zobacz, co jeszcze znalazłem tutaj, Nunu, to jest jakaś klata, ale ona nie jest ze zwykłego Minecrafta. Zobacz, jak na mnie wygląda. O, ale fajna, zobacz, Dyzio. Ej, czekaj, ty coś miałeś na głowie, co to jest? Jestem złym skeletem. O nie, ale tu ty dostałeś też to w skrzyni? Tak, i teraz mam tak dużo diamentów, że mogę sobie zrobić całą diamentową zbrojkę. Ej, a zrób mi może diamentowy miecz. Nie. No dlaczego, daj. Zrób sobie z redstone'a, to są moje diamenty. Ale, wiesz co, chciałbym, ale się nie da. Zobaczcie, widzowie, zrobię sobie teraz redstone, wiesz, nie działa. Ej, panowie, zauważyłem coś nad nami. Ja też, tam jest chyba jakiś wielki mutant, bo wystaje mu coś. Ej, właśnie, to jest chyba szkielet. A ja widzę jakieś czerwone drzewo. Ej, tak, kurczę. Faktycznie, dobra, dawajcie na samą górę. Ja tutaj mogę oczywiście podlecieć, bo jestem Blazem, ale budujcie się cały czas. Ochraniam tutaj wasze plecy. A mój Boże, ile tutaj jest tych zombiorów? O nie, przecież tu są same najgorsze takie mutanty. Jak biją, jak mocno biją, mocno biją. A, ratunku, no nie, ej, a Filo, gdzie ty jesteś? Tutaj jestem, ale one są za mocne dla mnie. Nie, zaraz zginę. To chyba jest nasz koniec, au, no nie, jak mi przywalił. No nie. Ej, w ogóle nie możemy zginąć od tego, czekajcie, gdzie on był, od tego wodnego, wtedy się już w ogóle nie zrespimy. O nie, tutaj one się zrespiły, walczę z nimi, no on tutaj są. Ja też się widzę, au, jak one mocno biją. Pół serca mam. O nie, Filo chyba zginął od niego, już się nie zrespi. O nie, halo, Filo. Ej, Dysio, on nam nie odpowiada. On już chyba się nie zrespi, bo pokonał go ten król mus. No właśnie go widzę, on tak dużo bije, a nie. Ej, pada deszcz i pioruny lecą, widzisz co oni robią? Tak, widzę, co tu się w ogóle odwala, ale co, oni sami ze sobą walczą, o co tu chodzi? Ale impreza i to jest burza, wszystko się pali, o mój Boże. No, a nawet nie mam jak go zabić, czekajcie, widzowie, będę chyba musiał. Oj, co jest? On się ze świniakiem bije, widziałeś tego świniaka? Tak, ale denerwują mnie te deszcze meteorytu. Co jest, on poleciał. Dobra, w takim razie, widzowie, podlecimy sobie teraz na górę. Zobacz, Dysio, nie ma tu tych mutantów przebrzydłych, możemy sobie wszystko teraz zebrać. Masz żelazny kilo? Poczekaj, bo buduje się dopiero. Okay. Tak, mam żelazny kilo. Poczekaj, gdzie ja go schowałem? O, jest tutaj. Dobra, dziękuję ci bardzo. Okej, w takim razie możemy wykopać te diamenty. Zaraz ci dam. A tutaj mamy redstone. Dobra, let's go. Ej, sprawdziłeś na pewno, czy w domku nie ma Filo? Mogę iść sprawdzić. Na łóżku może naszym jest, ale... O nie, ktoś zamurował drzwi. Musisz to sprawdzić, bo naprawdę straciliśmy chyba przyjaciela. W domu schował się tylko ten właśnie król mus. On tu jest w domku, ale Fila tu nie ma. Co jest? Czemu tu jest król mus? Weź go, trzeba jakoś podkopać. Czekajcie, podlecę sobie niżej i spróbuję go podkopać. Jest, spadł ten król mus. O tak, nie lubię go, ale efekty dawał bardzo fajne. No właśnie, ej, Dyzio, chodź tu na chwilę, zobacz, ile mam diamentów dla ciebie. O tak, o mój Boże, kocham diament, aż 27 diaksów. Tak, a ja mam mnóstwo redstone'a, ale chciałbym stworzyć kilo, daj mi te diamenciki. Ja ci stworzę, bo ja już sobie stworzyłem wcześniej, trzymaj kilo. O, dziękuję bardzo. I trzymaj jeszcze do kompletu diamentowy miecz. O tak, dzięki, naprawdę. W takim razie, no to co, pora wracać do kopalnia, musimy stworzyć bazę przed następną nocą, bo nas napadną wredne mutanty. Okej, widzowie, powiększyliśmy naszą całą platformę, jest naprawdę duża, tylko że tu się... O nie, Dysio, ratunku! A mój Boże, czemu ich jest aż tyle? I creepery też! Tak, wszystkich jest tak dużo, zobaczcie, jaka impreza! A, oni mnie zaraz zabiją! Tu jest naprawdę taka wielka rozruba, Dysio, czy ty to widzisz? Tak, i zaraz ginę! O nie, przekręciłeś się, widziałem, ale na szczęście chyba... Nie, o tych nie! O nie, widzowie, zobaczcie, ile piorunów, wszystko spłonie, koniec naszej bazy, kurczę, musimy się stąd wynieść! Ale tu piorunów nigdy tylu nie widziałem! Wszystko się tu pali!
No tak, nie no, masakra jakaś. O mój Boże, to jest koniec naszej wyspy. Wszyscy spadną, ale dobra, przynajmniej się pozbędziemy tego człeka na przykład. Patrzcie, jaki w ogóle tu jest wielgaśny villa. A, Gerała. Ale mi przywali, dobra, nieważne. W takim razie, skoro to się wszystko spali, no to przynajmniej, o kurcze, pozbędziemy się mobów. Tyle budowałem tą platformę, one wszystkie zniszczyły. Głupie zombiaki, nie lubię ich. No właśnie, a czemu tu się w ogóle wszystko spaliło? Kto to podpalił? No ci królowie mórz, oni tak uderzali mocno. A, no tak, tymi piorunami. Dobra, tyzio, musimy się stąd wydostać. Musimy po prostu przelecieć trochę dalej z innych bloków, bo tu była zbyt duża rozruba. O mój Boże, ty się zrespił jakiś mutancior. Co to jest? To jest chyba Hulk. Tak, to jest jakiś Hulk. Zaraz go hitnę, to się podpali i zginie. Czekaj, dobra. A może... Au, nie, tyzio. Czekaj, może wykopiemy go i on do nas wyjdzie, może da nam jakieś super itemy. Ała, uderzył mnie, co to? Zobacz, o kurczę, jak on mocno bije, tyzio. Ja go podpalam, dawaj, bijemy go. Co jest? Chyba go... Co, zabiłem go? Tak. Kurczę, poczekaj, z niego coś wypadło, zobacz. Wow, to X. Nie, to... co to jest? Nie mam bladego pojęcia, jakiś kaktus do czegoś tam. Dobra. Zbudujmy domek. Tak jest, musimy teraz, widzę, wybudować domek, więc będziemy teraz szybko kopać właśnie materiały na ten domek i zaraz wybudujemy coś ekstra. Dobra, Dysio, wyzbieraliśmy już naprawdę dużo, zobacz, ile mam brzozowego pnia. O mój Boże, to musisz przerobić to na deski. Deski też mi wypadły, także spokojnie. Dobra, zróbmy może w tym rogu nasz domek. Raz, dwa, trzy, okej. Wybudujemy teraz coś takiego. To będzie naprawdę epicki domek. Musimy się schronić szybko przed potworami, bo zobaczcie, tutaj już nastaje nas noc. Ja lubię noc, jestem liderowym szkieletem. Nie no, co ty gadasz, przecież nie wytrzymamy właśnie aż tylu tych mobów. Dobra, tutaj zrobimy sobie właśnie wejście, okej, a tutaj będą nasze okna. Okej, widzowie, a teraz położymy sobie właśnie dachówkę, tak jest. Zanim zaczną respić się te moby, mam nadzieję, bo naprawdę jak się obudzimy po śnie, to może być masakra. Okej, widzowie, wybudowaliśmy całą chałupę, pokażę wam jeszcze tutaj, jeszcze moby się nie zaczęły respić, dobra. W takim razie tak to wygląda, Dysio tutaj kładzie łóżka. Co, ile tych łóżek, oszalałeś? Żebyśmy się tu zmieścili na pewno. A gdzie łóżko dla Filo? Jego tu nie ma, to mu niepotrzebne. No niestety, no. On już pewnie śpi sobie smacznie w Wojdzie. Do Wojda poleciał? Chyba tak. No dobra, postawiłem tutaj skrzynię, więc możemy odłożyć sobie te przedmioty, no i idziemy, Dysio, spać. O tak, tak mnie muli na drzemkę. O tak, mnie tak samo. O mój Boże, co tu się dzieje? Ale impreza, musimy ich zaciupać. O kurczę, a widzowie, ratunku, co tu się dzieje? O mój Boże, jak spaliśmy, to jest chyba jakiś zły koszmar, Dysio. O mój Boże, co tutaj się dzieje? Ale nawalanka. Ale wirują, co się dzieje, widzowie, co oni robią? Ratunku. Mam pewien pomysł, daj mi chwilę, bo to są takie lagi. Nie! Przecież to jest istna masakra! Te moby się zaczęły prać między sobą, a nasz domek! Nie, nasz domek! A, wszystko płonie! Ratunku, widzowie, pomóżcie mi! Aż na to, Nunu! Uratuje nas! O nie, ile TNT! O mój Boże, TNT zaczynają spadać, ale trochę z opóźnieniem! Tak, właśnie widzę, co tu się w ogóle dzieje! A kurczę, mam nadzieję, że się pozbędziemy dzięki temu tych mobów! O nie, widzowie, odlagowało serwer, zobaczcie, wszystko poszło, nawet tutaj właśnie ta wyspa poszła. A te tutaj co latają? Co one w ogóle robią? Poczekaj. Co te endermany dziwne robią? One chyba nic nie robią. Dziwnie tak na mnie patrzy ten koleś. Dobra, nieważne, pozbądźmy się jeszcze tego. Okej, dobra, eksplodują teraz. O nie, uważaj, ty się prawie spadłeś. Lecę. O nie, jednak spadłeś. Widzowie, jesteśmy bardzo smutni z tego powodu, że moby wszystko nam wysadziły i zniszczyły. Tak, chce mi się płakać z tego powodu. No właśnie, ale widzowie, jeśli zostawicie teraz subskrypcję z dzwoneczkiem, to wtedy będziemy szczęśliwi. Okej, więc wejdźcie na filmy, które właśnie wam się wyświetlałem na ekranie. No a my dziękujemy wam za oglądanie. Pa, pa. Pa.